Powszechnie panuje przekonanie, że szabla do Polski przyszła ze wschodu, za pośrednictwem Węgier. Polski typ szabli ustalił się na przełomie XVI i XVII wieku. Odtąd szabla stała się bronią narodową. Typ tej broni, któremu ustąpił dawny typ węgierski, nie był wcale jednolity. Przybywanie szabli do Polski szło różnymi drogami, w różnych okresach czasu i stąd różnorodność typów, które jednak mimo dużych nieraz różnic nabierały swoistego charakteru polskiego. Szabla husarska pojawia się w źródłach już w roku 1616. Możemy wnioskować, że może to dotyczyć albo formy przejściowej, na przykład z szabli węgiersko-polskiej do szabli typu L, lub dotyczyć już bezpośrednio szabli typu L, czyli z rękojeścią półzamkniętą. Jeśli chodzi o ten klasyczny właśnie wzór szabli husarskiej, on się stopniowo pojawia w XVII wieku i jest już dość powszechny na szabli tak zwanej kościuszkówki. Szabla husarska to broń, w której specjalizuje się Signum Polonicum. Przede wszystkim jest to znak polski, czyli swoiste Signum Polonicum wśród szabel. To wytwór czysto polski, polska myśl techniczna, która na bazie doświadczeń szermierczych zbieranych od połowy XV do końca XVI wieku pozwoliła opracować wzór broni białej stworzonej wyłącznie do walki. Stało się to gdzieś około 1630 roku, a wraz z tym wzorem powstała szermierka tą bronią, którą z czasem zaczęto nazywać sztuką krzyżową, a którą tą nazwą w XVIII wieku nazwano staropolską szermierkę szablową. Nazwa została, ale jej wzór nigdy nie został jasno opisany, co rodzi różne wątpliwości i przypuszczenia. Signum Polonicum udało nam się otworzyć taki wzór, jednak nadal to tylko moje wyobrażenie. Stąd nie można go uznać za jedyny i właściwy, chociaż oparty na bardzo solidnych materiałach i założeniach. Bez szabli u boku żaden szlachcic nigdy nie wychodził z domu. Nosił ją jako godło swego rycerskiego powołania. Występował z nią także przy wszystkich uroczystościach, ślubach, pogrzebach, imieninach, przenosinach na pokojach królewskich, przy pierwszych odwiedzinach i tym podobnie. Przez poszanowanie dla gospodarza nie odpasywał jej, dopóki nie był o to poproszony. Strój narodowy i szabla były pojęciem nierozłącznym. Jedno bez drugiego pomyśleć się nie dało. Stąd też powstały przysłowia. Bez karabeli chyba w pościeli. Biednej zaś szlachcie mówiono: przy kordzie chodzić boso. Przypasać się do korda znaczyło rozpocząć zawód rycerski. Szabla wisiała nad łożem każdego szlachcica. Przechodziła z ojca na syna, z syna na wnuka. Jako najdroższy klejnot rodzinny, z którym wiązało się zawsze jakieś wspomnienie lub zdarzenie historyczne. Na szablach chrzczono, dawano imię na krzyżmo i w wieku już pacholęcym uczono ich robić tą bronią. Tak z kolei pisał o szabli w XIX wieku szermierz Karol Bernolak. Biorąc zaś pod uwagę różnorodność typów szabel, jakie występowały na terenie Rzeczpospolitej i jakie były używane, tylko szablę husarską można w moim przekonaniu, ale nie tylko, uznać za wzór polski i dlatego to właśnie jej historię, przydatność bojową i wzory szermiersze staramy się otworzyć i kultywować. To właśnie ona jest polskim wkładem w światowe dziedzictwo orężne, myśl wojskową i nośnik polskiej sztuki walki. Odtworzenie staropolskiej szermierki szablowej było i nie jest łatwe. Jeżeli nie dysponujesz, że tak powiem, materiałem źródłowym, musisz odtworzyć możliwie wiernie realia z epoki. I nie chodzi tu jedynie o wierną kopię lub oryginał szabli husarskiej, ubiór i chęć do ćwiczeń, ale przede wszystkim polska sztuka walki, a już staropolska szermierka szablowa na pewno, to walka konna i co ważne, przynależna jedynie polskiej jeździe, jaką była husaria. Bardzo ciekawą kwestią jest dziedzictwo tej szabli, ponieważ no oczywiście szabla ta znika wraz z końcem Rzeczpospolitej, jednakże właśnie dziedzictwo tego klasycznego typu D można dostrzec przede wszystkim w Europie.
I nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że polska szabla husarska, klasyczna polska szabla bojowa, jest matką szabel europejskich w XVIII i początkach XIX wieku. Bo wystarczy spojrzeć na szablę pruską wzór 1721, czy chociażby francuską 1752, by dostrzec, że jest to nieco zmodyfikowana szabla husarska, z reguły pozbawiona palucha. Oczywiście są też koncepcje wskazujące, że jest to bezpośredni wpływ węgierski, ale jak prześledzi się dzieje rozpowszechniania się wzorów huzarskich, oni walczyli właśnie typowymi szablami węgiersko-polskimi. Natomiast po bitwie pod Wiedniem dostrzec można szeroką recepcję właśnie szabel polskich, już dojrzałych szabel polskich. Dlatego też, obserwując konkretne wzory szabel przez chociażby brytyjską 1788 czy najsłynniejszą brytyjską 1796, ta szabla wydaje się być protoplaszczynią wszystkich szabel, tych oczywiście z rękojeścią zamkniętą w Europie. Aż do chociażby szabli roku 1811, tak zwana bliszerówka, czy aż po szable wzór 1837. Ciężka praca naukowa, praca historyczna. Jest kilku historyków, którzy po prostu bardzo dokładnie, drobiazgowo to analizują. Tak samo jest na przykład dr Radosław Sikora, jeden z takich bardziej, można powiedzieć, poczytnych autorów na temat husarii, który tak samo tych źródeł coraz więcej udostępnia i rzeczywiście to są takie źródła, które pozwalają ten obraz odbudować. Tak? Potem dochodzi oczywiście cała ta droga empiryczna. Sprawdzamy, które rzeczy na przykład są rzeczywiście nasze, a które były wcześniej. Czy coś przyszło do nas skądś, czy też może coś od nas wyszło i wypromieniowało na przykład na Niemcy, na Czechy, bo tak też się zdarzało. Byliśmy w takim miejscu, w takim tyglu, gdzie rzeczywiście to się mieszało i te wzorce czerpaliśmy ze wszystko, skąd tylko się dało. W związku z tym była to ciężka praca i powiedzmy, staramy się dojść do tego, co skąd się wzięło mniej więcej, jak to jest możliwe, jak to jest zrobione, ale nie wszystko jest to możliwe do odtworzenia, no nie mamy maszyny czasu. Natomiast trzeba się starać, trzeba to pracować i starać się empirycznie, najzwyczajniej w świecie, dowieść, co po kolei, jak gdyby się działo, jak ta szabla się rozwijała, jak tą szablą, w jaki sposób tą szablą walczono. Różnice władania polską szablą, w szczególności szablą husarską, w stosunku do innych odmian szermierki tradycyjnej, wynikają z budowy broni, a także taktyki walki konno. Signum polonicum jako narodowa sztuka walki kultywująca polskie tradycje oręczne powinna być wspierana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak jak to jest w innych krajach z tego typu sztukami walki. Kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej wspierają swoje tradycje narodowe sztuk walki i sportów walki, a także wykorzystują je jako towar eksportowy i ważny element soft power. Polskie władze powinny robić podobnie, promując staropolską szermierkę. Będzie to czynnik promocji polskiej kultury, a także rozwoju turystyki. Może doczekam chwili, gdy wielu miłośników tej sztuki walki z różnych krajów świata będzie przyjeżdżać do Polski specjalnie dla studiów Signum Polonicum.